Wszyscy to czynimy. A teraz przeprośmy za nasze grzechy i zaniedbania. Boże, skrzywdzonym człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, w skrzywdzonym człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, w skrzywdzonym człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Pochylmy nasze głowy przed majestatem Boga Trójjedynego i oddajmy Mu cześć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który modlił się nawet za swoich prześladowców. Daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga, i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamieniowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamieniowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto Słowo Boże. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez sąd na swe imię. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. Alleluja, 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 alleluja.
błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Alleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć, ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Prosiłabym tu zrobić tylko przejście, żeby moi aktorzy mogli tu wejść. Jako dawny obyczaj każe, chcemy uczcić przyjście Pana Boga na ziemię przedstawieniem. Jasełka chcemy nieść Jemu w darze. Dziś w świecie modne są udziwienia, lecz my, normalnie, nic się nie zmienia. Będą więc zwierzęta i aniołowie, diabły, pasterze i trzej królowie. Lecz byście się tu nie zanudzili, żeśmy realia uspółcześnili. Co z tego wyszło, wnet zobaczycie. Ufam, że końca tu dosiedzicie. No czas zaczynać, a w pierwszym akcie światy dwa staną tutaj w kontakcie. Anioły widzieć będziem z diabłami. Jak to się stało? Zobaczcie sami. Michał, Rafał, szybciejże bracia. Moc pracy czeka. Bóg przecież dzisiaj w postać człowieka już się ma wcielić. Roboty masa. Czego tak wrzeszczysz? Jest już i Rafał. Czego tak wrzeszczę? Bo się guz życzy. Trzeba jeszcze tyle zrobić na świecie. Uszczelnić czopkę, wyczyścić bydło. A wzięliście mopy, szczotkę i mydło? Halo. A co ty tutaj robisz, mój drogi? My się spieszymy, nie właź po nogi. Ale ja właśnie chciałam wam pomóc. Nie chcę tak bezczynnie siedzieć w domu. No i do pracy chciałam się zgłosić, bo tak tu siedzieć mam tego dosyć. Nie marudź, mały, zmykaj do nieba. Dzięki za pomoc, ale nie trzeba. Ej, młody, nie wróć tu mi... Nie płaczesz, no bądź chłopakiem. A może weźmy ze sobą małego, sprytny jest, w szopce zda się do czego. Tak,
Tak, proszę, weźcie, ja pomogę, co trzeba zrobię. Lecz przecież w drodze nie zdążysz, mały, lecieć za nami. Ja będę szybko machał skrzydłami, przecież przed sobą będę was widział. Ja na wolfie migiem wyprzedzam. No dobra, krzyknij jakby zostawał, ale uważaj, bo drogi kawał lecieć. Będziemy strefą niczyją, to można diabły spotkać, tam biją. Tam już nie strasz go, Michale, dawno tam diabłów nie widać wcale. Do ziemi w szopce będziesz pomagał. Dobra już, dobra, ale uważaj, a teraz w drogę, bo późno strasznie. Trzymaj się, młody, w locie nie zaszli. Matko, jak poszli, jak to zrobili, palenie skrzydeł co urządzili, lecz ja ich złapię, zaraz do konia, a gdzie teraz, no pięknie, koniec. Hej, zaczekajcie, ja nie Kubica. Długie to oczekiwanie. Tak, czas płynie niemiłosiernie wolno. A może w coś się pobawimy? Świetny pomysł, przyniosę piłkę. Coś tego, co tu się dzieje. Nic, tylko gramy. Gramy, a kto się zajmie przygotowaniami do narodzenia Jezusa? Nawet nie wiemy, kiedy się urodzi. Właśnie otrzymałem wiadomość, że Archanioł Gabriel leci do ziemi. Chyba rozumiecie, co to oznacza. Pozostało nam kilka miesięcy. Trzeba przygotować całe stworzenie na to niezwykłe wydarzenie. A gdzie ja jestem? O Matko Boska, toż ja myślałam, że druga prosta. W prawo czy w lewo? W dół czy w górę, na ziemię skręcić czy za chmurę, trzeba chyba wracać, coś chyba widzę, że się zgubiłem. Ech, ciut się wstydzę, ale którędy, która to droga, może ta, może tamta, wiedzie do Boga, co ja mam zrobić, mój Boże drogi, nie wiem gdzie jestem, zmyliłem drogi. Ale ktoś tu jest, hej, zaczekaj, możesz mi pomóc? Chyba zgubiłem drogę do domu. A kim ty jesteś? Skąd się tu wziąłeś? Ja z nieba lecę i jestem aniołem. Miałam trafić na ziemię, lecz teraz boję się strasznie i chcę do nieba. Aniołem mówisz? Od to zagwozdka. Chcesz, bym ci pomógł w niebo się dostać? Dlaczego się śmiejesz? O co tu chodzi i kim ty jesteś? Czy coś mi grozi? No nie płacz, nie płacz. Już ci pomogę. Zaraz ci szybko pokażę drogę. A kim ty jesteś? Ech, nie chcesz wiedzieć. Ważne, że pomóc chcę ci w potrzebie. Ale nie jesteś ty chyba diabłem? Jestem, nie jestem, nie ma co gdybać. Bo Michał mówił, żeby uważać, bo jak mnie złapią... Możesz nie gadać, jak nas usłyszą moi koledzy, masz przerąbane. Możesz mi wierzyć. Leć do tej chmury, potem na lewo i stamtąd prosto już będzie nie. Matko Najświętsza, tyś diabeł chyba i chcesz mi pomóc? Mówiłem, spływaj, nie ma już czasu, już, ani chwili. Już lecę. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie chcę, żeby inni cię zobaczyli. Może i ja kiedyś cię uratuję. Poleciał w końcu, ale gaduła. Lecz z drugiej strony miła gębula. Więcej niech drogi złej tu nie szuka.
Ja chyba śnię tu na diabła rogi. Anioł zabłodził, pomylił drogi. Mieliśmy w garści białozłotego, a tyś pokazał mu, gdzie jest niebo i zwiał nam teraz. Zapłacisz za to, rogi ci utnę. Ale to jeszcze malec był przecie. Tłumaczyć będziesz się ty przed szefem. Cierpliwy byłem, ale do czasu. Zawsze ty jakiś odwiedzić byłeś. Już jako dziecko z łaniu lubiłeś. A teraz, gdy do gimnazjum chodzisz, to tylko nauka jest ci wciąż w głowie. Zamiast normalnie pić, bić i palić. Ty chcesz tu uczyć się doskonale? Znam twoje stopnie i wiem też wiele. Jestem tam przecież nauczycielem. Lecz od dziś się za ciebie wezmę, kolego. Od dziś już zero tolerancji dla dobrego. Jest i Lucyfer, posłuchaj szefie, wieści ci niosę, pewnie chcesz wiedzieć, że mały, biały, durny aniołek w strefie niczyjej pomylił drogę. I w sumie wpadł już w nasze diabelskie sidła, mały był jeszcze bez szans się wyrwać. Wspaniała wieść to, wręcz wyśmienita, taki prezenciuk to jak czikita, niezwykły banan. Będzie zabawa, dawaj go, będziemy go męczyć zaraz. Jak ja nie cierpię aniołów głupich, każę mu zaraz skrzydła wyłupić. Lecz widzisz, szefie, ten młody diabeł zepsuł nam nieco naszą zabawę. Widzisz, on pomógł jemu potrzebie, pokazał drogę, anioł już w niebie. Coś ty powiedział? Puścił anioła? Przecież czyn taki o pomstę woła. Wiesz, coś uczynił? Straciłeś piekło. Ale to było wszak jeszcze dziecko. No właśnie, dziecko mogliśmy złapać, a jakbyś dużego anioła złapał? Mocniejsze są o nas, mówiąc szczerze. Więc ty się boisz ich, Lucyferze? Jeszcze raz mówię, to dziecko było. Jak ja ci zaraz przywalę w ryło, będziesz mi tutaj kazanie prawił, dać mu 100 batów na pożegnanie, ściąć skrzydła, rogi i won na ziemię. Tak to się każe zdradzieckie plemię. No i dobrze, dosyć mam zła i piekła. Patrz go, to bestia jakaś zaciekła. Więc 200 batów. Nieśmiertność też niechaj straci. Co za nikczemność? Cóż to za buta? Tak do mnie mówić, precz z moich oczu. I won, do ludzi. Wymierz, Boruto, karę z diabłami. A teraz odejść. Chodź ze mną, zdrajco, jesteś pod dobrymi skrzydłami. Tak to w złym świecie dobroć się każe, lecz czy do końca to się okaże. Teraz akt drugi, już między swymi, twardo będziemy stąpać po ziemi. Już wszystkie światła pogasły i w lesie śpią zwierzęta, już wszystkie głosy ucichły, to noc zaczęła się święta. Oto widzę w dali Józefa i Maryję i osiołka, co stąpa zmęczony niezdarnie. Noc już gwiazd tysiące zawisło na niebie. Przeto Józef wielkiej strapiony potrzebie. Gdzież tu się zatrzymać, odpocząć w podróży? Maria już zmęczona, oczy śliczne swe mruży. Ale droga do miasta ich wiedzie. Może dobrzy ludzie poratują w biedzie. Józefie, Józefie, już nie mam siły. Może zapukasz do kogoś, mój miły. Tylko wiadna na mej płacze, nie idziesz z jajcem, tylko żeby użyć ręce tak niewiele nam potrzeba, lecz by krągła chleba. No siądźmy, Maćku, w końcu po pracy, jak dobrze mają wszyscy rodacy, co w biurach siedzą od 8 godzin, a potem laba i witaj w domu. Ech, nie tak prosto bydła pilnować, od wschodu po zmierzch trzeba harować. Tyle, że studiów nie kończyć trzeba, taki pożytek jest z tego chleba. A młodzi mówią, że my idioci, z głodu pomrzemy tu, patrioci. Ech, szkoda gadać, takie to czasy, lecz cóż to kubosom za hałasy. Pop, jest tam kto? Gość jakiś do nas idzie, spieszmy go powitać. Witajcie, pastuszkowie, wielką nowinę wam powiemy tu w szopie, w polu i mały Jezus się narodził, chodźcie z nami zobaczycie i piersi go pozdrowicie. Wstający go znajdziecie, w żłobie leży to dziecię. Hej, pasterze, jak pójdziemy, z gołą ręką tam staniemy.
trzeba dać coś maleńkiemu, dziś w szopie narodzonemu. Wiecie, że dzisiaj jest taka noc święta, że ludzkim głosem mówią do nas zwierzęta? A co mówią? Pójdźmy sami, to ich mowy posłuchamy. Na paluszkach w leśnej ciszy, niech nas w tę noc nikt nie słyszy. Tup, 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 chrup, 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 idę zając śpiewając. Idę, mijam śniegu kopki, idę do Jezusa szopki. I ja pszczółka wyszłam z kopki, żeby razem pójść do szopki. Stuk, puk, dziś urodzi dziecioł Bóg. I ja pójdę poką, że wszak to narodzenie Boże. Niech się dziś mnie nikt nie boi, w tę noc jestem pokojowy, będę mruczał do snu w kątku, aż sprowadzę sen dzieciątku. Łapa w łapę, trop za tropem i znajdziemy pańską szopę, jak znajdziemy to padniemy i co w sercu to powiemy. Stójcie, stójcie, ja się boję, słyszę chyba jakieś głosy, tak tu ciemno las dokoła. Ach, to tylko soba. Hu, 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 szumią drzewa w lesie i niosą nowiny, że idziecie, moi drodzy, do Bożej dzieciny. Ja bardzo chętnie też z wami polecę. On wkrótce przyjdzie. Kiedy przyjdzie? Mówicie już od wielu lat. Tak jest napisane w księgach. Przyjdzie, jak tylko gwiazda betlejemska zaświeci na niebie. Co to za światło? O tam, na niebie. To znak dzieciątka. Ruszajmy w drogę. W lichej stajence nie było nikogo, oprócz osiołka i wołka. To one przywitały zmęczonych podróżnych. To my życzliwe wydlęta, wejdźże Panno Święta, skoroś przemarznięta. Wejdźże Józefie Święty, skoroś przemarznięty. Jak się dziecię zrodzi, ogrzej mu pięty. Będzie chuchali lat, hu, 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 hu. A ja osioł oddam się, no żeby Mario ci posłano. Witaj Jezu na tej ziemi położony w żłobie, witają Cię aniołowie, kłaniają się Tobie. Jezus urodził się wśród ludzi, bo nas kocha szczerze. Cieszmy się jak aniołowie, króle i pasterze. Przyjmij, dobry Jezu, Ty nasz wielki Panie, nasze podarunki i nasze śpiewanie. Znaleźliśmy wreszcie Boga, choć tak ciężka była droga. Gwiazda nam przewodniczyła i szczęśliwie prowadziła. Przyjmij, Boże, nasze dary z naszych szczerych serc ofiarnych. Króluj na niebie i na ziemi, nazwij nas synami swymi. Ogłaszamy Twoje imię po całej naszej krainie. Niech wszyscy Cię znają, Królem Królów ogłaszają.
Ja już nie diabeł, odkąd żyłem w świecie, człowiekiem jestem. Mnie wyrzucili, skrzydła wyrwali, no i obili. Rogi też chcieli, Lucyfer kazał, za to, żem aniołkowi pomagał drogę do nieba znaleźć. Dobrze, już dobrze, chodź chłopcze do mnie, jestem ci wdzięczny, szczerze, ogromnie. Bóg nie poskąpi ci swojej nagrody. Halo? Rozumiem. I tak się stanie. Rozkaz przekażę, Boże i Panie. Nasz Ojciec z nieba taką ma wolę. W nagrodę stajesz się Jego aniołem. Masz oto skrzydła i bądź już z nami. I taki koniec naszych jasełek. Najwięcej na nich wygrał diabełek. Co się nawrócił, został aniołem i jest szczęśliwy, jak i my z Połem. Więc morał taki niech nam zostanie. Trzeba się nawracać, panowie, panie. Bo choć nam czasem mylą się drogi, to miłosierny Pan nasz ubogi. To bajka tylko, lecz w życiu trzeba ze wszystkich sił swych chceć wejść do nieba. I kiedyś wszyscy tak tam staniemy. Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Maryi i Jezus malusieńki. Świętą noc złocista, gwiazda opromienia, gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. Lulajże Jezuniu, snem cichym, szczęśliwym, obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym. Dziękujemy, oklaski niech będą pięknym wyrazem wdzięczności dla małych aktorów. A teraz, kochani, powstańmy Jezusowi i przedstawmy nasze gorące prośby. Za nasze dzisiejsze zgromadzenie, aby w naszych domach panowała miłość i zgoda, tak jak nawrócił się diabełek, tak żeby każdy z nas znalazł drogę do nieba. Ciebie prosimy. Za tych, którzy będą podróżować, wracać do swoich domów, aby Pan Bóg dał bezpieczne drogi, szczęśliwe loty i szczęśliwe powroty. Ciebie prosimy. Prośmy z okazji, czy dziękujmy z okazji 80. urodzin Danieli z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej na dalsze lata dla jubilatki i całej rodziny. Ciebie prosimy. W 10. rocznicę ślubu Joanny i Łukasza z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla siebie i całej rodziny. Ciebie prosimy. Z okazji 3. urodzin Gabrieli oraz 10. urodzin Bartłomieja, niech łask Bożych oraz wszystko, co najlepsze, życzą rodzice. Ciebie prosimy. I pomódlmy się za nasze uczelnie katolickie, które dzisiejszą składką wspieramy, za KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu, za szkoły katolickie, aby te uczelnie dawały dobrych, mądrych ludzi. Ciebie prosimy. I polećmy Matce Bożej dzisiejsze nasze spotkanie, zwracając się do niej, prosząc o wstawiennictwo też Bożej Dzieciny za przyczyną Matki Bożej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I kolędą chwalimy Boże Dzieciątko. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle wita. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda.
Chrysta ogłaszają. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij dary, które składamy, wspominając pełne chwały męczeństwo świętego Szczepana. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Najlepszy nasz Ojcze, bardzo się cieszymy z tego, że możemy Tobie dziękować i razem z Jezusem śpiewać ku Twojej chwale. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś ten wielki, piękny świat. Dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas prowadził do Ciebie. Boże nasz Ojcze, Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem, abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną, kochającą się rodziną. Dziękujemy za tę wielką miłość i razem z aniołami i świętymi, którzy Ciebie uwielbiają, w jednym sercem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, na wysokości. Hosanna, hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, na wysokości. Hosanna, na wysokości. Hosanna. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela dzieci ubogich. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech będzie Jezus błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Najlepszy nasz Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz nami, ofiarujemy Go Tobie, a z Nim i nas samych. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel ducha miłości wszystkim, którzy modlą się teraz na tym miejscu, aby coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z papieżem Franciszkiem, biskupem Stanisławem i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których kochamy. O Danieli, która obchodzi swoje 80. urodziny, o Joannie i Łukaszu, którzy obchodzą 10. rocznicę ślubu, o Gabrieli w 3. urodziny i w 10. urodziny Bartłomieja. Miej ich, Panie, w swojej opiece i obdarzaj potrzebnymi łaskami.
Pamiętaj także o tych, którzy umarli. Przyjmij ich z miłością do Twojego domu i doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, i z wszystkimi, którzy kochają Jezusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń pełną chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. I tak jak jest tu, jesteśmy przy Bożym Dzieciątku, wyciągnijmy. Dzieci wyciągają rączki, dorośli wyciągają ręce i zwracamy się do najlepszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastują ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. A teraz pokażmy, jak my tu u świętego Józefa wszyscy się kochamy. Niech inni w naszej ojczyźnie biorą z nas przykład. I dlatego ten przykład pięknie dajmy, chwytając się za ręce. Nikt nie stoi sam. Wszyscy jesteśmy jedną, kochającą się rodziną, która idzie w drodze do nieba. I dlatego aktem przebaczenia chciejmy przygotować serduszko na przyjęcie Jezusa. Tyle żalu w nas, gniew uśpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Przekażmy sobie znak pokoju. Przekażmy sobie znak. We chmurą trzeba będziemy przyjmować i napomagać. Oto Baranek Boży, który gładzi nasze grzechy, szczęśliwi, którzy Go przyjmują. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. A będzie usłyszał. Komunia Święta będzie rozdzielana również na chórze, także bardzo proszę spokojnie czekać. Thank you.
powstańmy, uwielbimy Jezusa. Nad Betlejem się rozchodzi. Dziecino miła, Ciebie Boga Ci nie dałam, Bogiem z Ciebie jedną była. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, składamy Ci dzięki za obfite dary Twojego miłosierdzia. Ty nam dajesz zbawienie przez narodzenie Twojego Syna i przedłużasz naszą radość w święto pierwszego męczennika. Przez Chrystusa, Pana naszego. I króciutko, kochani, podam plan kolędy. W czwartek idziemy do Karpicka, ulica Rolna, jeden ksiądz i drugi ksiądz, jeden od początku, drugi od końca, od 15:30. Trzeci ksiądz Adamowo od numeru 1 do 12. W piątek od 15:30 Kwiatowa od numeru 1, jeden ksiądz i drugi Leśna od numeru 1. I trzeci ksiądz Adamowo od 13 do 25. Natomiast w sobotę tylko dwóch księży, Czasowa od pierwszy ksiądz i drugi, lewa i prawa strona, idąc w kierunku Nowego Tomyśla. I kochani,
Pragnę też wspomnieć, że kolęda, doszły nowe mieszkania, też nowe domy i dlatego tu z ulicy Dżymałej i chyba ulica Klonowa, która należy do Karpicka, ale blisko Wolsztyna, jeśli są, chcą przyjąć księdza po kolędzie, poświęcić mieszkanie czy dom, bardzo prosimy, aby zgłosić w biurze parafialnym albo w zakrystii napisać imię, nazwisko, datę dokładną, znaczy miejsce zamieszkania i wtedy ogłosimy, kiedy ksiądz z wizytą kolędową przybędzie. To tyle, kochani. W sobotę, uwaga, nasze dzieci śpiewające i nasze dzieci z jasełek wyruszamy o godzinie 8:45 do Zielonej Góry na film Mikołaj i spółka. Bardzo proszę, żeby chętni zabrali zgody rodziców i je przynieśli, żebyśmy mogli za zgodą rodziców wyjechać z naszymi dziećmi do Zielonej Góry. To będzie prawie całodzienny wyjazd, a więc serdecznie zapraszam. To tyle, kochani, z ogłoszeń. Jeszcze naszym solenizantom zaśpiewajmy Gabrysi i Bartłomiejowi, naszym kochanym jubilatom. Danieli w 80. urodziny i w 10. rocznicę ślubu Joanny i Łukasza zaśpiewajmy jako życzenie od nas wszystkich. Niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją długie lata, a anioł stróż ze samych róż niechaj im wieniec splata. Niech żyją, żyją, żyją nam przez długie, długie lata, a anioł stróż ze samych róż niechaj im wieniec splata. Niech żyją, żyją, żyją nam przez długie, długie lata, ze samych róż niechaj im wieniec splata. I dziękuję jeszcze raz, kochani, oklaskami naszym małym aktorom. Myślę, że to będzie zachęta. A wszystkim naszym gościom dziękujemy za obecność. Pamiętajcie, że święty Józef, ta świątynia i serce naszych parafian jest otwarte dla wszystkich. Zapraszamy, miło świętujcie. Nie ma, bo nawet biblijne jest powiedzenie, jak jest źle, to idźcie do Józefa. I niech to radosne orędzie będzie takim dla nas zachętą, że w tej świątyni czujemy się tak jak w domu. I na to świętowanie niech Pan umocni nas wszystkich swoim błogosławieństwem. Pan z wami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w radości z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki. Uklęknijmy i pożegnajmy się z naszym przyjacielem. Jezu, dzieci, przyjacielu, niech Cię wielbi świat szeroki. Teraz mamy iść do domu. Pobłogosław nasze kroki. Niech nam błogosławi i sprzyja ze swym Synem Panna Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego śpiewajmy Panu. Trochę się, kochani, przedłużyło, ale warto było, prawda?
wczoraj, z wieczora, z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Pan narodzi Syna, Pan narodzi Syna, Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego, za wyrokiem boskim, za wyrokiem boskim, Betlejem żydowskim, Betlejem żydowskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Dzisiaj drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół przedłuża nam tę przeogromną radość, chociaż dzisiaj wspominamy męczennika, pierwszego, który oddaje życie za Chrystusa, świętego Szczepana, których oprawców potrafił przebaczyć. Bardzo serdecznie wszystkich witam, zapraszam do wspólnej modlitwy, gdzie owocem mszy świętej do Boga zanosić będziemy. Ksiądz kapelan prosi o niebo dla Pawła Wańskiego i zmarłych z rodziny oraz w intencji Panu Bogu wiadomy. Ja natomiast proszę o niebo dla Ryszarda Kożuchowskiego w drugą rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obu stron. A że jesteśmy kochani gośćmi Bożego Dziecięcia, pięknie wykorzystajmy ten czas, wzbudźmy dobre intencje, a za grzechy przeprośmy. Ach, żałuję same złości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuści przy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. I się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują pod niebiosy, gdy śpiewują gloria, gloria.